Cześć, dzisiaj będzie tak króciutko o moim nowym akumulatorze, który zakupiłem właśnie do samochodu. W poprzednich jakichś tam filmach już prezentowałem akumulator do motocykla, no dzisiaj będzie do samochodu. Akumulator, który się nazywa Bars Platinum, o pojemności 53 Ah, prąd rozruchowy 530 A, no oczywiście 12 V. Akumulator ten jest produkowany w fabryce akumulatorów Autopart w Mielcu. No i produkowany jest dla firmy Badkar, która znajduje się w Zielonej Górze. Firma Badkar właśnie zajmuje się sprzedażą akumulatorów. Ten akumulator kupiłem za cenę 202 zł plus 17 zł koszt wysyłki kurierem. Firma właśnie Badkar od 1989 roku właśnie zajmuje się sprzedażą. Z początku się zajmowali produkcją akumulatorów, no a na dzień dzisiejszy tylko sprzedażą. Kupiony oczywiście ten akumulator z ich sklepu internetowego. No dobra, tutaj mam właśnie fakturę zakupu tego akumulatora oraz kartę gwarancyjną. Firma daje 2 lata gwarancji na ten akumulator. Seria akumulatorów Bars Platinum różni się tym od poprzedniej wersji akumulatorów, że ma zwiększoną moc rozruchową. Akumulator jest tak zwany bezobsługowy, nie trzeba tu nic dolewać, żadnego elektrolitu, ani uzupełniać wodą destylowaną. Co najważniejsze, przy zakupie akumulatorów należy zwrócić uwagę, z której strony jest minus, a z której strony jest plus. Tutaj mamy minus z lewej strony, plus mamy z prawej. I dlatego tak kupiłem ten akumulator, z tego względu, że w samochodzie po zamontowaniu akumulatora właśnie przewody zasilające, łączące z akumulatorem mam właśnie z prawej strony. Oprócz tego tutaj w tym akumulatorze znajduje się jeszcze areometr, tak zwane nazywane magiczne oczko, tutaj w tym miejscu, które pokazuje na prosto stan naładowania akumulatora. Jeżeli nam oczko się świeci na zielono, mamy akumulator naładowany. Jeżeli świeci się nam, tak jak tutaj widać, na inny kolor niż zielony, po prostu akumulator jest rozładowany. No dobra, tutaj mam jeszcze usunąć zatyczkę. No na razie jeszcze tego nie zrobiłem, bo jeszcze akumulator będę musiał zatransportować do garażu i podłączyć w samochodzie. Z ciekawostek, w tym akumulatorze zastosowano specjalne separatory, które zwiększają żywotność tego akumulatora oraz lepsze osiągi przy rozruchu w niskich temperaturach. Tak to można nazwać. No dobra, to tyle, jak ten akumulator wygląda. Dobra, następny filmik już będzie przy garażu, jak będę zamontuję ten akumulator. I pokażę Wam poprzedni akumulator, który używałem, który wytrzymał dokładnie 4 lata. O tym akumulatorze nic więcej nie mogę powiedzieć, dopiero przy jego eksploatacji będę mógł coś więcej powiedzieć, więc na dzień dzisiejszy tylko tyle, tak go Wam pokazuję. Dlaczego wybrałem ten akumulator? Z prostej przyczyny, że mam pewność, że ten akumulator jest wyprodukowany w Polsce. Większość teraz akumulatorów jest gdzieś sprowadzanych z Chin. No, nie wiem, gdzie one są produkowane, w jakich fabrykach, w jaki sposób, więc wolałem postawić na polską firmę, która można powiedzieć jest w Polsce liderem, jeżeli chodzi o produkcję akumulatorów, niż jakieś akumulatory sprowadzane gdzieś nie wiadomo skąd, no, które mogą czasami wytrzymać tylko okres gwarancyjny. Jeszcze jedna taka rzecz, pokażę Wam, w jaki sposób przyjechał ten akumulator do mnie, w jaki sposób zapakowany. Firma Badkar, no można powiedzieć, że wzorowo, perfekcyjnie akumulatory zabezpiecza do transportu. Dużo większy karton niż sam akumulator, zabezpieczony grubym styropianem z każdej strony, z przodu, z boku, od dołu, no i także z góry. Więc no, jak ktoś będzie kupował od tej firmy akumulator, to no, nie ma co się martwić, że będzie źle zapakowany. No, jest perfekcyjnie zapakowany. Oczywiście wiadomo, trzeba przy kurierze sprawdzić towar, czy nie jest uszkodzony i tak dalej, no to jasne, bo to najlepiej zapakowany towar, no różnie to może być w czasie transportu. A taki akumulator był do tej pory w samochodzie Wilk, nie wiem kto to produkuje,
Tak dla ciekawostki, wytrzymał 4 lata, czy dużo, czy mało, no nie wiem. Czasami fabryczne akumulatory potrafią wytrzymać nawet w benzynie do 10 lat. No ten wytrzymał 4 lata, więc jeżeli ktoś by chciał sobie taki akumulator kupić, no to będzie miał świadomość, że 4 lata mu powinien wytrzymać, tak jak mi. No oczywiście ten był o pojemności troszeczkę większej, 60 amperogodzin. Jeszcze jedna taka ciekawostka, ja swój akumulator w samochodzie mam umieszczony w takim specjalnym pokrowcu, który izoluje na przykład zimą od niskich temperatur akumulator. Jak to wygląda? Oprócz tego naokoło jeszcze tam cieniutkim styropiankiem. No i po prostu zimą łatwiejszy rozruch jest przy niskich temperaturach niż na przykład by był bez takiego pokrowca. To tyle tak dla takiej ciekawostki, dla osób, które nie spotkały się do tej pory z czymś takim. To najwyższy czas zamontować akumulator na swoim miejscu. Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę przy montażu, żeby te klemy, te zaciski, które łączą właśnie instalację samochodu z akumulatorem, były oczyszczone tutaj. Ale lepiej jakimś cienkim papierkiem to elegancko oczyścić. No chyba, że zakładamy jakieś nowe klemy, więc to wtedy nie ma problemu. Kolejna rzecz, tutaj w tym miejscu jest taka blacha, to akurat jest na śrubę klucz nasadowy 14. No i to musi być wszystko mocno zamocowane, żeby czasem przy gwałtownym hamowaniu nam akumulator gdzieś nie poleciał, nie urwał się na kablach. Więc to musimy pamiętać, że po zamocowaniu tutaj na tej podstawce musimy tą śrubą dobrze dokręcić, żeby to się dobrze trzymało. No i pozostaje podłączenie. Tu na akumulatorze mamy plus. Podłączamy plusowym przewodem zasilającym samochodem. Troszeczkę należy poluzować. No i tak samo tutaj jest minus z minusowym. Dokręcamy na maksa. I tutaj wazeliną techniczną po prostu tutaj te elementy należy zasmarować, żeby się po prostu one nie utleniały tak szybko jak bez tej wazeliny technicznej. Akumulator zamontowany, no i pozostaje zrobić tylko próbę. No i to wszystko, jeżeli chodzi o wymianę akumulatora. Jeżeli filmik się komuś przyda i uważa, że ten akumulator, co ja kupiłem, też warto sobie kupić, no to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmików. Cześć.